Resort rodziny proponuje nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, świadczenie wspierające. O jego wysokości ma decydować system punktów. Trzy godziny tyle trwało spotkanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z opiekunami osób niepełnosprawnych. Wypracowano propozycję. Jest nią nowe świadczenie wspierające. Kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek dodatkowymi uzależnieniami w rodzaju dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności. Mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Świadczenie będzie miało trzy poziomy. Poziom najwyższy dla osób wymagających najwyższego poziomu wsparcia, który będzie równy dwukrotności renty socjalnej? Obecnie wynosi ona 1445 zł na rękę. Drugi poziom będzie wynosił 100% renty socjalnej, a trzeci połowę jej wartości. Ustaleniem, do której z tych grup trafi osoba z niepełnosprawnością, zajmą się zespoły orzecznicze. Będzie to ocena funkcjonalności, w której punktowana ma być potrzeba wsparcia. Świadczenie wspierające będzie można wymienić na godziny asystenckie. Osoby, które nie będą chciały z niego skorzystać, mogą pozostać przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Tutaj resort rodziny widzi możliwość podjęcia pracy, ale z limitem dorabiania na poziomie 20 tysięcy rocznie. Podobnie sytuacja ma wyglądać w przypadku nowego świadczenia wspierającego.